Cześć kochani, witajcie na kanale megadyskont.pl. A dzisiaj witam Was prosto, właściwie spod Biedronki. Za chwilę wchodzę do środka na wielkie zakupy. Idę szukać 5 niespodzianek. Ale tu jednej brakuje, słuchajcie, nie? To my sobie musimy wymienić, uwaga. Oho, dobra, tu jest komplet, to zabieram te. I zostawiamy. Zobaczcie, co jeszcze znalazłam. O, spójrzcie, jakie fajne rzeczy w ogóle. Zobaczcie, Little Sparkle Surprise. Tutaj też mamy niespodzianki i laleczki do zdobycia. A to może tak wezmę, słuchajcie, kilka. Zobaczymy, co tu fajnego będzie. Na kogo trafię. Ekstra. No dobra, to zobaczcie, co jeszcze znalazłam. Słuchajcie, to już chyba są jakieś ostatnie sztuki tej serii Pop A Toy. Chcieliście bardzo drugą część, więc bardzo proszę, specjalnie dla Was będzie druga część. Zobaczymy, co znajdę w tych niespodziankach. No dobra kochani, to już się z Wami witam. Dzisiaj słuchajcie, już wróciłam z zakupów. Popatrzcie, mam przy sobie 5 niespodzianek, czyli są to takie, myślę, już dość znane kule z Biedronki. Możemy tutaj, słuchajcie, znaleźć rzeczywiście 5 różnych niespodzianek. Ja już wcześniej, na pewno kojarzycie, latem też była właśnie... były do znalezienia te kule po prostu w Biedronce, więc ja już wtedy je otwierałam. No, może tam trafić czasem na naprawdę fajne rzeczy. Zobaczmy, czy tym razem też będzie tak fajnie, czy trafią mi się jakieś słabsze zabawki. No dobra, spójrzcie, możemy tutaj trafić na jakieś różne zwierzaki, jakieś nawet wróżki, słuchajcie. Ta w ogóle jedna laleczka to mi przypomina te laleczki babeczki, też na pewno je jeszcze pamiętacie, więc zaraz zobaczymy. Ja dzisiaj otwieram, uwaga, aż 3 kule z niespodziankami. Dowiecie się, czy warto iść po nie do Biedronki. No dobra kochani, sprawdźmy, słuchajcie, czy rzeczywiście warto jest kupić sobie taką kulę w Biedronce. Zaraz zobaczymy, przekonamy się sami. Ja wzięłam, słuchajcie, żeby zobaczyć, więc... będziecie mieli okazję sami zdecydować, czy rzeczywiście będziecie chcieli, wiecie, kupić sobie taką kulę. Oj, tu widzę, że jeszcze jedna jest folika. Tu na pewno jest gdzieś zameczek czy coś. Oho, jest. Dobra, no to zdejmujemy jeszcze tą folię. I możemy zaczynać otwieranie. Okej, dobra, to po kolei. Uwaga, zaczynamy, słuchajcie. Dobra, to kochani, otwieramy. Tutaj musimy sobie najpierw wszystko, słuchajcie, rozłożyć. Okej, uwaga, uwaga. I bardzo proszę, otwieramy. Mamy nasze niespodzianeczki, słuchajcie. Fajnie się ułożyły w taki kwiatuszek. W ogóle ja mam wrażenie tutaj, słuchajcie, wszystkie kule są różowe, więc zdaje się, że wszystkie będą chyba dla dziewczyn. No nie wiem, zaraz sprawdzę, słuchajcie. Odrywam pierwszą. No i zobaczmy, co tu będzie. Uwaga, z tej strony pozbywamy się foliki i... O, słuchajcie, motylek mi się trafił, to jest pierścionek. O ja, no dobra, mi się bardziej na palec chyba nie zmieści. Zobaczę na piąty. Okej, tu tak prawie. No, czyli pierścionek. Otwieramy kolejne, uwaga. Dobra, sprawdźmy, co my tu mamy. Słuchajcie, ten motylek taki średniawy, bym powiedziała. O, tu już chyba jest lepiej, mamy spinkę do włosów. Dobrze mówię? Tak, taką spinkę. No, to jest akurat spoko, powiem, że to jest fajne. No i tu jest jeszcze, jaka ulotka wielka. O, ile rzeczy tu można znaleźć? Naprawdę mnóstwo. Są laleczki, tu są takie słodycze, przekąski, spinki, motylki, stempelki. Jeny, mnóstwo zabawek. No uwaga, sprawdźmy sobie, wow, ten trzeci kawałek. Słuchajcie, co ja tu mam? To jest jakiś muchomor. I to jest stempel? Chyba tak. Słuchajcie, można go tu sobie jakoś otworzyć, tak mi się zdaje, albo nie. Nie wiem. Chyba jednak to nie jest stempelek, tylko możemy go sobie tak, o, takiego grzybka po prostu mamy, muchomora. To spójrzcie, teraz mi zostały już dwie ostatnie niespodzianki, to sobie od razu otworzę. Uwaga! Co tu? O, coś fajnego trafiłam! Syrenę! Ale ładna syrenka! Słuchajcie, podoba mi się ta syrenka. To jest fajna sprawa, naprawdę. Póki co zabawki mi się podobają. Ten muchomor taki tylko, nie wiem do czego jest. I zobaczcie, ostatnią niespodziankę. Zabieszka z jednorożcem. No dobra, fajowo. Czyli muszę Wam powiedzieć, że pierwsza kula z niespodziankami mi się podoba, więc jest póki co naprawdę bardzo fajnie. No spójrzcie, tak się prezentuje moje 5 niespodzianek z pierwszej kuli. Teraz zabieramy się za drugą. Piszcie w komentarzach, która kula najbardziej Wam się spodoba.
Dobra, to słuchajcie, zabieramy się za drugą kulę. Tak jak mówiłam, piszcie w komentarzach, która kula ma najlepsze zabawki. Pierwszą widzieliście? No to zabieramy się za kulę numer 2. No dobra, to otwieramy po paseczku znowu. Tutaj kolejny raz jest ta folia. Trochę to już jest denerwujące, że ona tu wszędzie jest. Zaraz ją sobie, słuchajcie, zdejmiemy. O, tutaj mamy paseczek, dobra. Urwał się. Okej, z tej strony zdejmujemy folijkę. I uwaga, mamy nasze niespodzianki. Znowu różowa kula, czyli pewnie też będzie większość z takich, wiecie, rzeczy dla dziewczyn. Uwaga, odczepiamy je. I mamy nasze kolejne niespodzianki. Zobaczmy, co na nas czeka w kuli numer 2. Uwaga, moi drodzy, jesteście gotowi? O, pierścionek! Tym razem z kociakiem. Zobaczmy, no dobra. Powiem Wam, że jest tak słodko, fajnie, ale wolałabym trafić już na coś innego. To uwaga, niespodzianka numer 2. O, wreszcie coś, co chciałam, słuchajcie, taka przekąska. Ja w ogóle myślałam, że to będzie squishy, ale zdaje się, że nie. Zobaczmy, tu mamy taki lód na patyku. Ale to jest chyba gumka do maza... O jacie, to można wyjmować. Spójrzcie na to, kochani, możemy to sobie też wyjąć. To już czuję, że to też wychodzi. Patrzcie na to, to chyba jest jeszcze gumką do mazania, nie jestem pewna. Ale tak mi się wydaje. Zobaczcie, super. Możemy go sobie składać, o. Możemy zrobić takiego loda z polewą, zobaczcie. O, uwaga, sprawdzamy jeszcze trzecią zawartość. Uwaga, uwaga. O, kolejna laleczka. Coś mam chyba szczęście do laleczek dzisiaj. Znowu syrenka. Zobaczcie, tu Wam pokażę dla porównania tą poprzednią. Całe szczęście, że nie powtórka, także mam już dwie syrenki. Zostały mi dwie ostatnie niespodzianki. Zobaczmy najpierw tą, numer 4. O nie, tu mam chyba powtórkę. A nie, to nie jest powtórka. Znowu mam spinkę do włosów. Zobaczcie, o taką kokardę. A tu mam gwiazdę. Czyli znowu na szczęście są inne. Ciężko tu chyba będzie trafić ogólnie na powtórkę, bo jest mnóstwo tych zabawek do zdobycia. Okej, to uwaga, otwieramy już ostatnią. Ostatni taki kawałek. Zobaczmy, co tu będzie. Patrzcie, to fajne! Taśma mi się trafiła, ale to jest taka taśma ozdobna, zobaczcie, z brokatem, tęczowa. No to jest akurat fajna sprawa, widzicie? O, tu sobie ją możemy tam odczepić i możemy używać kolorowej taśmy, jak będziemy chcieli na przykład komuś zrobić jakiś prezent na urodziny albo na jakieś inne okazje, także to jest akurat spoko sprawa. No dobra, to tu tak się prezentują zabawki z drugiej kuli z niespodziankami. Zostaje mi jeszcze trzecia. To tak jak obiecałam, czas jeszcze na trzecią kulę z niespodziankami. Powiem Wam szczerze, że mi chyba póki co podoba się najbardziej kula numer 2. Zobaczymy, czy kula trzecia ją przebije. Uwaga, ostatnia kula, już numer 3. Ciekawe, ciekawe. Powiem Wam, że szkoda, że nie ma tej wersji dla chłopców, bo poprzednio były takie niebieskie kule. Na pewno pamiętacie, jeżeli też je kupowaliście w Biedronce, to właśnie były takie niebieskie kule. I powiem Wam szczerze, że tamte dla chłopców zabawki też pamiętam, że były fajne. A tutaj niestety mamy póki co tylko różową wersję tej kuli. Więc słuchajcie, raczej chłopcy chyba niewiele tutaj znajdą dla siebie takich zabawek. Okej, to uwaga, zaczynamy. Pierwsza niespodzianka! Uwaga, kochani! Nie! Nie! Powtórka! Ja już mam tego grzyba! Nie, nie chcę tego muchomora, słuchajcie, już go znam. Sprawdźmy następną zabawkę. Oby tu nie było żadnej powtórki. Uwaga, sprawdzamy i... O, nie ma powtórki, super! Dobra, czyli mamy spineczkę, taką fioletową kokardkę. Spinki, zobaczcie, już mam trzy. Także jest tu sporo rzeczy do wyboru. Naprawdę fajnie to się prezentuje. Uwaga! Trzecia niespodzianka. O, ho, ho, patrzcie, co ja tu mam! To jest taka zawieszka w kształcie tęczowej kupy. Śmieszna taka. I jeszcze jedną też mam zawieszkę, tą z jednorożcem. Już ją Wam pokazywałam. Ta jest dwustronna, a ta, jak sami widzicie, jest tylko z jednej strony z tymi cekinami. Nie możemy ich obrócić, tak? Gdyby ktoś był ciekawy, to nie można ich obrócić. Tak? Kolejna niespodzianka. Oj, słuchajcie, dobra, odprawmy tędy. Znowu pierścionek z motylkiem. Oj, tu słuchajcie, coś najsłabiej jest w tej kuli. Takie są same takie zabawki średnie, takie bardzo słabe, naprawdę. Zobaczymy jeszcze tą piątą niespodziankę, może ona uratuje tą kulę. Słuchajcie, otwórzmy ją sobie i sprawdźmy, co tu jest.
Nie, no nie, patrzcie na to, co to jest w ogóle? To jest jakby lód, to jest tu w ogóle, możemy to sobie przyczepiać, słuchajcie, w ten sposób, nie wiem, w aucie czy w czymś. To jest taki ptaszek, taki zwierzak, który siedzi w wafelku od lodów, naprawdę. Nie wiem, czy można go wyjąć, nie chcę popsuć tej zabawki, chyba nie można go wyjąć, więc... To chyba tyle. Kochani, to ja Wam powiem tak. Jedna kulka kosztuje w Biedronce 30 zł. I szczerze Wam mówiąc, to naprawdę te zabawki chyba nie są warte takiej ceny. Bo tu w środku, zobaczcie, są jakiś taki zwykły pierścionek, ten grzybek, takie nie wiadomo co. Jedyne co, to fajna jest ta syrenka, ewentualnie spinki, no i jakieś zawieszki. Zobaczcie, w drugiej kuli, druga kula mi się najbardziej podobała, więc moim zdaniem najlepsze tu były zabawki. Czyli mamy tutaj takiego loda na patyku rozkładanego, syrenkę, jest też spinka, no i fajna jest ta właśnie taśma klejąca, taka brokatowa, także to jest super sprawa. Najsłabsza moim zdaniem była kula numer 3, bo tu w ogóle takie mamy trochę nie wiadomo co, jest jedna spinka, w sumie to jest chyba taka jedyna fajna rzecz tutaj, także no zastanówcie się zanim pójdziecie do Biedronki. Okej, kochani, na dzisiaj to już wszystko, otworzyłam dla Was kulę 5 niespodzianek prosto z Biedronki. Tak jak mówiłam, sprawdzałam, czy rzeczywiście warto je kupić. Dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie. Piszcie koniecznie, w której kuli niespodzianki najbardziej Wam się spodobały. Zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!